Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z czymś, co na moim kanale lubicie chyba najbardziej, czyli takie luźne vlogi z mojego życia, jak pokazuję, co robię w ciągu dnia, z jednego dnia, z kilku dni, z czasem tygodni, kiedyś nagrywałam też week vlogi, a z racji, że przez najbliższe 10 dni będę sama z moim bratem i z Luną, z psem w domu, to stwierdziłam, że będzie mi raźniej, jak trochę się do Was poodzywam, popokazuję. Niestety będzie w tym roku tak, że moi rodzice teraz wyjechali na 10 dni i w dniu, kiedy oni przyjeżdżają, ja wyjeżdżam, więc nawet się nie spotkamy. Także trochę smutno, bo ja wyjeżdżam później na miesiąc, więc się nie będziemy widzieli dość długo. Ja nie lubię takiej strasznie długiej przerwy. Później Wam poopowiadam trochę więcej, co chcę robić przez ten okres czasu, ale teraz jestem strasznie głodna, bo dopiero wstałam, ogarnęłam się, no myłam zęby i w ogóle wszystko, twarz i pościelę teraz łóżko, pójdziemy sobie zrobić śniadanie, damy Lunie śniadanie i później Wam opowiem, jakie są plany na dzisiejszy dzień. Ok, zanim jeszcze pójdę zrobić śniadanie, szybko sobie nałożę na twarz SPF, bo pamiętajcie, jeśli chodzi o twarz, to trzeba o nią naprawdę dbać. Ja sama się o tym przekonałam jakiś czas temu. W moim kremie zawsze był jakiś tam mały SPF, ale teraz na wakacje przeniosłam się, bo zawsze używałam takiego kremu, taki z La Roche-Posay. Pokazywałam go Wam naprawdę wiele razy, ten krem mi się zawsze sprawdza. Sama ostatnio przetestowałam z La Roche-Posay też taki sam krem, właśnie Fluid, tylko że tym razem z pigmentem, żebym nie musiała na przykład używać podkładu, tylko wystarczyłby mi taki krem, ale on strasznie mocno ciemnieje, a ja jeszcze nie jestem aż tak opalona i wtedy mam strasznie ciemną twarz, a resztę mam jasną, także to myślę, że na później, ale mama kupiła mi taki oto SPF, więc teraz jego używam. Moja mama go też w sumie używa i jej się sprawdził, dlatego kupiła mi też go. A on w ogóle tak ślicznie pachnie. W ogóle Luna już czeka na dworze, bo chce, żebym ją wpuściła do domu, bo obudziłam się i wypuściłam ją na poranny siku. Ale zaraz ją wpuszczę, damy jej śniadanko i sami sobie zrobimy śniadanko. Ja jeszcze nie wiem, co ja chcę zjeść. Zaraz coś wymyślę. Dobra, jeszcze jestem w piżamie, więc też się jeszcze coś szybko przebiorę. Chodź! Teraz czas na mnie. Ryan Litsy. To nie wiem do końca, co zrobić, bo nie mam tak naprawdę ochoty na nic, ale jestem głodna. Tutaj polecimy w takie klasyczne śniadanie, nie będziemy nic wydziwiać. I zrobię po prostu sobie jajka na twardo albo na miękko z kanapką i tyle. Tak mi się wydaje, nie chce mi się jakoś... Właśnie jestem głodna, chcę po prostu zabić ten głód, ale nie mam na nic większego ochoty. I ugotujemy sobie jajka. O Jezus! Prawie mi głowę urwało. Uwaga moi drodzy, chwila prawdy. Te jajka są dość flakowate, więc obstawiam, żeby szły bardziej na miękko. No i wyszły perfekcyjne, pół miękko, pół twardo. Było to 7 minut. 7 minut to jest rewelacja, naprawdę. I ja jajka uwielbiam z majonezem. Mimo to, że majonez ani nie jest zdrowym i ma też bardzo dużo kalorii, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Ja nie wyobrażam sobie zjeść takich jajek bez majonezu. To jest must have. Idziemy szamać. Proszę bardzo, tak się prezentuje śniadanko. Przysięgam Wam, że ten taras to chyba mi się nigdy nie znudzi. Jest przepiękny i mam nadzieję, że się taki utrzyma do wyjazdów moich rodziców, bo wszystkie te roślinki, które tutaj są, pozostały w moich rękach. Ścinam jedzonko, za ten czas sobie będę coś pewnie przyglądać, oglądać, pewnie sobie puszczę jakiś filmik na YouTubie i tyle. Mm.
mała przerwa z racji, że właśnie rozpoczęła się rekrutacja na studia, więc stwierdziłam, że szybko w takim razie to zrobię i będziemy kontynuować dzień. Tam wydaje mi się, że nie ma dużo rzeczy do zrobienia, trzeba po prostu popodpisywać jakieś dokumenty. Jeśli chodzi o studia, na które rekrutuję, mówiłam wam już na Instastory, tylko się troszkę to pozmieniało z racji, że wtedy jak to wam pisałam, to rekrutowałam tylko na jedne studia, a teraz będę rekrutować na dwa. Jedno będzie prywatnie, drugie państwowo na Uniwersytecie Wrocławskim i na Dolnośląską Szkołę Wyższą. Z racji, że na początku miałam od razu iść na DSW, ale znalazłam na Uniwersytecie Wrocławskim też podobny kierunek, w ogóle ktoś mi to napisał na Instastories, także dziękuję, bo to dzięki wam tak naprawdę. I znalazłam bardzo podobny kierunek, to nie jest jednak to samo co na DSW, ale bardzo podobny kierunek. Jeszcze nie wiem, co wybiorę, jeżeli nie uda się na uniwersytet, to wiadomo, pójdę na Dolnośląską Szkołę Wyższą. Jak dostanę się na uniwersytet, uda mi się, to nie wiem jeszcze, nie wiem, także to nie jest tak, że jeżeli dostanę się na uniwersytet, to będę szła na uniwersytet, tylko będę musiała się wtedy po prostu zastanowić. Okej, moi drodzy, a więc wróciłam przed chwilą ze spaceru z Luną. Zapomniałam wziąć i telefonu, i kamery, z racji, że wszystko zostawiłam na górze, a byłam na dole. Już mi się nie chciało po to iść i byłyśmy na takim jakimś półgodzinnym spacerze, coś takiego. Dzisiaj jest w ogóle taka piękna pogoda, ja się tak zgrzałam na tym spacerze, że masakra, chociaż miałam to, co mam teraz na sobie, czyli krótkie spodenki. Pierwszy raz w tym roku gdziekolwiek wyszłam w krótkich spodenkach. I też jak byłam na ogródku, to przy okazji oberwałam troszkę kwiatków i wsadziłam do takiej szklanki i teraz będą mi tutaj stały i pachniały, bo ja te kwiatki kocham, naprawdę one tak pachną cudownie, że ja stwierdzam, że ja je zrywam i stawiam w pokoju, chcę, żeby mi tak pachniało w pokoju, bo one mega ładnie pachną. I zobaczcie, jak to urocze wygląda. No przepięknie. I pod moją nieobecność przyjechał też kurier i dostarczył mi paczkę pierową. Hit internetu, na który czekałaś, już jest. I ja już słyszałam, że to są takie podkłady w pudrze. I mamy tutaj, widzę, cztery różne kolory. I mamy też tutaj takie koło fortuny, które pokazuje, co dzisiaj robimy. Także uwaga, kręcę. Oj. Co dzisiaj robimy? Dzień poza domem. Dokładnie tak, z racji, że zaraz się zbieram, muszę się jeszcze pomalować i około, no za jakieś 40 minut coś takiego będziemy wychodziły. Ale o tym powiem wam za chwilę, jak się będę malować, po co jedziemy, na co i dlaczego. Także czekajcie, a w ogóle widzę, że tutaj są cztery kolory, ale dwa dostałam takie same. Także to jest jakaś pomyłka chyba. Let's check. Nakładam go troszeczkę. No i to jest właśnie podobno podkład w pudrze. Troszkę go nakładam. Okej. Okay. Tak się prezentuje po nałożeniu. Kolor wydaje mi się, że jest idealny. Jest bardzo matowo, ale ja właśnie tak lubię. Jakbym dodała sobie rozświetlacz na nos, wydaje mi się, że naprawdę ładnie by to wyglądało. Ej, podoba mi się, jestem zadowolona z tego produktu. I w ogóle to jest akurat ten odcień, który dostałam dwie, więc starczy mi na dłużej, jeżeli mi się sprawdzi. To nie jest żadna reklama, ja tą paczkę dostałam, żeby ją przetestować, nie muszę tutaj o niej dobrze mówić, a naprawdę mogę powiedzieć dobrze z racji, że mi się podoba. Spoko, ale nie będziemy się już na ten temat bardziej rozwodzić, lecimy do mojego normalnego makijażu. Słuchajcie, jaki jest plan na dzisiaj? Jeśli chodzi o plan na dzisiaj, jadę zaraz po Martynę i jedziemy wspólnie do hurtowni. Hurtowni imprezowej, z racji, że jadę kupić rzeczy na moją sobotnią imprezę. Ciężko to nazwać imprezę, bo zapraszam niedużo osób, ale no takie spotkanie, będziemy się też w basenie kąpać, bo mam już w końcu basen, więc właśnie będziemy mogli jego użyć. No, także jedziemy i słuchajcie, będzie zaraz, że to będzie impreza nad basenem. To jadę kupić jakieś różne hawajskie ozdoby, bo chcę tak wszystko zrobić. Oprócz tego w ten dzień, jeszcze zanim ci wszyscy moi znajomi przyjadą, będę nagrywać filmik. Bardzo fajny filmik, jak będę się uczyła, jak robię różne drinki. Także wydaje mi się, że to się akurat podpasuje. Ja to nazwałam ogólnie pool party. Ale no taka, wiecie, taka posiadówka nad basenem po prostu. Ja potrzebuję jeszcze do sklepu po kredkę do brwi, bo ta mi się już kończy, a to niedobrze, bo ja tą kredkę uwielbiam. Później jadę na rurkę. Martyna gdzieś tam sobie pojedzie właśnie do jakiegoś sklepu, bo ona chciała sobie też obczaić jakieś buty. Dobra, teraz nakładamy róż. Ja lubię, uwielbiam róż, naprawdę kiedyś nienawidziłam różu i mama mnie zawsze próbowała przekonać do różu, mówiła, że tak się wygląda zdrowie i tak dalej. A ja właśnie nigdy nie byłam przekonana do różu. Tylko właśnie z różem jest też tak, że można go łatwo przesadzić i można wyglądać tak strasznie cukierkowo. Dostałam taki bronzer w jednej z paczce z La Mer i też naprawdę jest bardzo fajny, bo jest taki delikatny.
I na końcu kredeczka. Ja mam akurat taką czarną, zwykłą z Sephory. Chyba w jakimś kalendarzu adwentowym była. Tak mi się wydaje. Moja niunia. Linka, zobacz tu. Ale nie zlizuj mi makijażu, błagam. No tak, mam słodki błyszczyk, tak. Tutorial makijażowy. Nagrywaj. Tutorial makijażowy. Oczywiście torebka na trening, tutaj mam wodę, szczotkę, magnezję i chciałam wam jeszcze pokazać książkę, którą poleciła mi ostatnio Martyna i mi ją dała, bo to nie jest moja. Na początku nie byłam do niej przekonana, bo totalnie nie ogarniałam, co tam się dzieje, ale po pewnym momencie już zrozumiałam i w ogóle było naprawdę spoko. Jeszcze jej nie przeczytałam całej, jeszcze chyba nawet w połowie nie jestem, ale naprawdę, naprawdę fajna się. Luna tutaj się do mnie dobija, jak opowiadam o książce. I to jest ogólnie thriller, jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie przeczyta tutaj, co jest napisane z tyłu. No i tak się prezentuje przód. Okej, już się ogarnęłam. Wyglądam tak, mam taką zwykłą bluzkę na ramionczkach, do tego jeansy, zakładam jeszcze bluzę, bo zobaczcie, rozpadało się, nie wiem, czy to będzie widać, ale się rozpadało, także no trochę szkoda, że się tak zepsuła pogoda. Okej, moi drodzy, zarzuciłam jeszcze kurtkę i w ogóle przebrałam bluzkę na to, to będzie mi tak chyba wygodniej, tamta się strasznie podwijała. Tak się prezentuje cały outfit, spodnie, Air Force, topik i taka bomberka. I lecę teraz już do Martyny, bo jeszcze przed chwilą przyjechali moi znajomi tutaj, jeszcze się poznawała Luna z mojej koleżanki psem, także troszkę to trwało, jakieś 20 minut staliśmy pod tą bramą, ale teraz już jadę, bo musimy się spieszyć, z racji, że tą hurtownię zamykają chyba o 17, a jest 16, także musimy już je. Hejka, moi drodzy, mamy kolejny dzień. Wczoraj za dużo się już do was nie odzywałam, dlatego że spędziłam bardzo dużo czasu z Martyną. Tak jak mówiłam, pojechałyśmy do sklepu po rzeczy na tą małą imprezę, którą będę robić. Zaraz wam pokażę najlepiej hol zakupowy, pokażę wam po prostu, co kupiłam. A później przyjechałyśmy tutaj, zrobiłyśmy kurczaka i w sumie chciałam wam nagrać, jak zrobiłyśmy kurczaka, ale tak to się wszystko dłużyło, bo miałyśmy mały też problem z piekarnikiem, ale koniec końców udało się, zrobiłyśmy sobie wczoraj kurczaka i bataty i zjadłyśmy i oglądałyśmy horror, ale pokażę wam teraz hol zakupowy, co kupiłam na tą imprezę. Także, a więc pierwsza rzecz to są takie okulary piwa. Mamy oczywiście amerykańskie takie czerwone, imprezowe kubki, czy też na beer ponga, czy też po prostu do picia. Zobaczymy, zastanowimy się. W Tigerze to akurat kupiłam, nie w Koście. Taki pistolet na bańki, tylko że on jakoś strasznie słabo działa. Mamy takie świetne słomki. Tak, dokładnie. Mamy talerzyki takie z flamingami. Po prostu na tym będą leżały jakieś owoce, jakieś chrupki, chipsy. Niektórzy też przyniosą jakieś takie zrobione przez nich jedzenie, także też będzie. Mamy, słuchajcie, taką girlandę z flamingami i to wszystko mam zamiar porozwieszać i na dworze, i na tarasie. Tutaj mamy też taką girlandę z ananasami. Kaktusami. Jeszcze jedną girlandę. Mam wrażenie, że te girlandy będą robić naprawdę fajny efekt. I tu jest chyba napisane Flamingo Paradise. Mamy też, słuchajcie, jeszcze jedne oksy. A mianowicie takie. Są zarąbiste, takie właśnie flamingi kolorowe. Nie no, koks. Mi się podobają bardzo. Mamy też dzwonek. Ale nie działa. Chyba muszę go oddać. I już ostatnia rzecz, jaką tutaj mamy, to mamy, słuchajcie, taką dmuchaną małpę. Ona wygląda zarąbiście. Jeśli chodzi o dmuchawce, to jest jedyny taki dmuchawiec, który kupiłam do basenu czy coś. Bo ja mam bardzo dużo dmuchawców, ale może napompuję tą małpę, zobaczymy, jak ona wygląda. Ale fajna! Jaka fajna małpa, że mnie wierzy. A Lunka już się zainteresowała małpą. Ale Lunka, nie dam ci, bo przybijesz ją. Także to były wszystkie zakupy. Zaraz wam pokażę jeszcze, co kupiłam, jeśli chodzi o picia, napoje i tak dalej. A jeszcze kąski będę kupować dzisiaj po filmiku, który będę nagrywać. W ogóle moi rodzice wyjechali i jest wolne miejsce w garażu i zgadnijcie, kto je sobie zaklepał. Dokładnie tak. A więc mamy tutaj taką skromną półeczkę i tutaj jest woda gazowana, mamy kole, mamy soki pomarańczowe, tutaj jest sok z granata, tam mamy jakiś kubuś, ale on nie jest do tego. Tutaj mamy też brzoskwiniowe tymbarki, czystą wódkę, biały rum. Nie znam się na rumie, kupiłam jakiś taki, mam nadzieję, że on nie jest jakiś beznadziejny. Kupiłam też cytrynówkę, bo ona też będzie do tego potrzebna. Tutaj jest jakieś piwo, to jest chyba piwo, które kiedyś kupiliśmy na jakieś święta. I tutaj mamy też cały sześciopak kole.
korony. A teraz muszę się już zbierać z racji, że będę wychodzić. Z racji, że dzisiaj jest inny dzień, dopiero jutro jest piątek, dzisiaj mamy jeszcze czwartek i jadę z Martyną nagrywać inny odcinek, a do tego mamy wypożyczoną salę, także mam nadzieję, że też Wam on się spodoba. Także myślę, że jeśli chodzi o ten vlog, to widzimy się dopiero jak już wrócę do domu albo będę robiła coś ciekawszego, no bo teraz już muszę wychodzić. Także see you i widzimy się później. Hejka moi drodzy, mamy znowu kolejny dzień. Zapomniałam dograć zakończenia do tego filmiku z racji, że po tym jak wróciłam z tej sali, z nagrywania innego filmiku, byłam już strasznie zmęczona, jeszcze miałam strasznie dużo rzeczy do zrobienia, także nie miałam kiedy po prostu ponagrywać. Oprócz tego niestety spaliła mi się ładowarka do mojej kamery i będę musiała kupić sobie nową przed jeszcze moim wyjazdem, także pojadę najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu właśnie do jakiegoś sklepu. Chciałam jak najwięcej zaoszczędzić właśnie do nagrywania jeszcze kolejnego filmiku, który miałam zaplanowany na piątek, także nie chciałam Wam już nagrywać jakiegoś innego materiału, bo zależało mi, żebym nagrać po prostu jeszcze ten dodatkowy filmik. Na szczęście bateria starczyła, widzę jeszcze dwie kreski, także mogę nagrać to zakończenie i oczywiście Wam bardzo serdecznie dziękuję za tego vloga. Za niedługo będzie jeszcze kolejny, jeszcze mam nagrane dwa filmiki, żeby wrzucić jeszcze przed moim wyjazdem, więc mam nadzieję, że się uda. Lunka też się z Wami żegna, która jest tutaj i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i pa, pa.